Szanowni Państwo, w 2009 roku dla upamiętnienia Wielkiego Zrywu Ostrowian z 1918 roku Rada Miejska ustanowiła Medal Republiki Ostrowskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć w kreowaniu i ochronie tożsamości lokalnej w dziedzinie samorządności, edukacji, kultury, sztuki, sportu, gospodarki, polityki, działalności publicznej oraz promocji i mecenatu na rzecz miasta Ostrowa Wielkopolskiego i regionu. W minionych latach uhonorowano Medalem Republiki Ostrowskiej 9 osób. Dziś po raz trzeci zostaną wręczone jakże ważne dla naszej społeczności wyróżnienia. Medale wręczę w towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Lecha Górskiego oraz przewodniczącego Komisji Doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych pana Zygmunta Malika. Bardzo proszę obu panów o podejście na scenę. Szanowni Państwo, Medal Republiki Ostrowskiej otrzymuje pan Zbigniew Piekarski. Zapraszam pana Zbigniewa Piekarskiego na scenę. Pan Zbigniew Piekarski, animator kultury muzycznej, pedagog, społecznik, radny miejski. Jest osobą znaną i cenioną w ostrowskim środowisku kulturalnym. W 1980 roku objął kierownictwo Młodzieżowej Orkiestry Dęty i Zespołu Szkół Technicznych. Pod jego dyrekcją orkiestra zdobywała wiele cennych i prestiżowych wyróżnień. Między innymi 5 razy Grand Prix Polski w Inowrocławiu. 4-krotnie Złotą Jodłę w Kielcach. Także dyrygent został laureatem wielu indywidualnych nagród. Orkiestra z sukcesami koncertowała w wielu miejscach Europy. Otrzymała złoty medal na Europejskim Festiwalu Muzyki Młodych w Nerpelt w Belgii. Medal Republiki Ostrowskiej otrzymuje pan Marian Rak. Zapraszam pana Mariana. Pan Marian Rak, wielce oddany służbie społecznej, zaangażowany w sprawy rodziny, osób uzależnionych i niepełnosprawnych. Wieloletni prezes Stowarzyszenia Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny. Przez długie lata był związany z ostrowskim samorządem. Radny miejski pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji. Nieustannie działający społecznie na rzecz miasta, powiatu, województwa i kraju. Były aktywny działacz NSZZ Solidarność. Ma nieoceniony wkład w rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta. Były pracownik ostrowskiego ZAP-u oraz OZ-u. Brał udział w wielu pracach badawczych w polskiej energetyce i automatyce. Autor licznych patentów technicznych. Aktywnie działał w Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polski. Medal Republiki Ostrowskiej otrzymał również pan inżynier Tadeusz Stawik, uznany obywatel naszego miasta, społecznik i samorządowiec. Medal ten został już wręczony na uroczystościach jubileuszowych stulecia firmy Sklejka Eko S.A. w dniu 6 września 2012 roku. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.